Przypomnienie złotego cielca. Zatem przy wypędzeniu starych dzierżawców i wprowadzeniu nowych chodziło wyłącznie o chwałę Boga. Co się zaś tyczy Izraelitów, nie mieli oni najmniejszych powodów do zarozumiałości. Co Mojżesz uświadomił im bez jakichkolwiek nieporozumień? Odmalował przed ich oczyma wszystkie ważne wydarzenia, jakie miały miejsce od opuszczenia przez nich góry Horeb do osiągnięcia Kadesz Barnea. Przypomniał im o złotym cielcu, złamanych tablicach przymierza, miejscach Tabera, Massa i Kibrot Hattawa, po czym podsumował ich historię w upokarzających słowach. Byliście krnąbrni wobec Pana od dnia, w którym was poznałem. Werset 24. W jaki sposób? W taki sposób Mojżesz próbował wywrzeć trwały wpływ na serca i sumienia ludu. Uroczyste spojrzenie wstecz na całą ich wędrówkę miało zachować ich przed fałszywym wyobrażeniem o sobie samych. Jeżeli przyglądali się swoim dziejom z właściwej perspektywy, przy odrobinie szczerości musieli rozpoznać aż nader wyraźnie, że byli krnąbrnym ludem twardego karku i raz po raz znajdowali się na skraju zagłady. Z jakąż przenikliwą mocą musiały w ich uszach brzmieć słowa: i rzekł Pan do mnie: wstań, zejdź stąd szybko na dół, gdyż twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu, źle postąpił. Rychło zboczyli z drogi, którą im nakazałem. Zrobili sobie ulany posąg. Pan rzekł do mnie te słowa: widzę, że ten lud to lud twardego karku. Zostaw mnie, wytępię ich i wymarzę ich imię pod niebem. Z ciebie zaś uczynię naród potężniejszy i liczniejszy niż oni. Wersety 12-14. Słowa te musiały zadać śmiertelny cios ich pysze i poczuciu własnej sprawiedliwości. Jakże dogłębnie musieli poczuć się wstrząśnięci, gdy usłyszeli, że Bóg mówił: zostaw mnie, wytępię ich. Jakże poważną musiała być myśl o tym, że bliscy byli zagłady. Jakże mało pojęcia mieli o tym, co rozegrało się między Panem a Mojżeszem na szczycie góry Horeb. Stali na skraju strasznej przepaści i w następnej chwili mogli spaść nieodwracalnie w ciemną otchłań. Uratowało ich stawiennictwo Mojżesza, męża, którego posądzali o wyniosłość i zuchwałość. Ten, któremu przypisywano egoizm i zamiar zawłaszczenia sobie nad nimi władzy, odrzucił daną mu przez Boga propozycję, by stać się ojcem narodu, który byłby większy i potężniejszy niż Izrael. Co więcej, ów atakowany Mojżesz nawet sam prosił usilnie Boga o to, żeby raczej wymazał go ze swej księgi, niż gniewał się na Izraela i odmówił mu wejścia do ziemi. Jakże mały musiał czuć się Izrael w obliczu tych przemożnych faktów. Rozważając je, musieli przyznać, że niedorzecznie byłoby pomyśleć: przez wzgląd na moją sprawiedliwość wprowadził mnie Pan, abym wziął w posiadanie tę ziemię. Jakże czciciele ulanego cielca śmieli powiedzieć coś podobnego? Czyż nie musieli raczej przyznać, że nie byli lepsi od narodów, które miały zostać wygnane przed nimi? Cóż różniło ich od tych pogan? Jedynie o nieograniczone miłosierdzie i suwerenna miłość ich Boga, który ich sobie obrał. Komu zawdzięczali swoje uwolnienie z Egiptu, utrzymanie w pustyni i wprowadzenie do kraju? Wyłącznie wiecznej trwałości zawartego z ich ojcami przymierza, które było pod każdym względem ułożone i zabezpieczone, jak mówi druga księga Samuela, 23 rozdział, 5 werset.
potwierdzone przez krew baranka, na mocy której cały Izrael zostanie w przyszłości wybawiony i pobłogosławiony w ich własnej ziemi.